Cześć wszystkim! Witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić pyszne czekoladowe ciasto, tak zwanego murzynka. A będziemy do tego potrzebować cukru, margaryny, gorzkiego kakao, wody, proszku do pieczenia, jajek oraz mąki tortowej pszennej. Wszystkie proporcje zostawię Wam w opisie pod filmem. Więc możemy zaczynać. Do garnka przekładamy sobie cukier, margarynę, wlejemy do tego wodę i dodamy kakao. Ja używam tutaj gorzkiego. Jeżeli chcecie, aby było bardziej słodkie, możecie dać pół na pół. Dwie łyżki gorzkiego, dwie łyżki słodkiego. To wszystko. Teraz wszystko zagotujemy sobie, aby się margaryna rozpuściła. Tak jak widzicie, tu już wszystkie składniki mamy na kuchence. I teraz właśnie będziemy to podgrzewać tak długo, aż margaryna się ładnie rozpuści. I to się powinno tak leciutko tylko zagotować. Jak widzicie, teraz się już wszystko mi tutaj rozpuściło i połączyło. I teraz się musi leciutko tylko zagotować. Nie mocno gotować, tylko lekko zagotować. Kiedy Wam się zacznie lekko gotować, ściągniecie wtedy masę z kuchenki i odstawicie do całkowitego przestygnięcia. Masa musi być zimna, z racji tego, że później będziemy dodawać żółtka, więc żeby po prostu jajka nam się nie ścięły. No jak widać, masa już nam zaczyna się lekko gotować, więc jeszcze chwilkę przytrzymamy i za chwilę wyłączymy gaz. Ja myślę, że tyle wystarczy. Masę już tutaj mamy wystudzoną, jest zimna, więc teraz bierzemy proszek do pieczenia i dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia do naszej mąki. I teraz to wymieszamy tutaj łyżką. A następnie mąkę przesiejemy przez sitko. Wiadomo, po to, aby ciasto nasze było puszyste. Tu sobie przesiejemy do osobnej miski. Mąkę mamy gotową. Teraz do osobnej miseczki damy żółtka, a do osobnej damy białka, ponieważ z białek później będziemy ubijać pianę. Dobrze, tutaj już mamy oddzielone nasze białka. Więc teraz tak, nasze żółtka dodajemy do naszej masy. I miksujemy na wolnych obrotach. Następnie do masy dodajemy naszą przesianą mąkę. Jak widzicie, długo nie miksowałam, tylko tak, aby połączyły się składniki. Teraz ubijemy sobie białka na sztywną pianę. W międzyczasie możecie już sobie ustawić piekarnik na 180 stopni góra-dół, żeby nie tracić czasu.
Ja już myślę, że piana jest idealnie ubita. Nie wiem, jaką macie technikę, aby sprawdzić, czy jest dobrze ubita, ale ja robię to w ten sposób, że przechylam do góry nogami. Jeżeli nie wycieka, nie wylatuje, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Teraz sobie tą pianę dodamy do naszego ciasta. I tutaj już mieszamy szpatułką. Delikatnie, aby tylko połączyły się składniki. I gotowe. Tu już mamy wszystko ładnie wymieszane. Teraz przelejemy to do formy. Ja używam tortownicy o średnicy 24 cm, więc wysmarujemy ją sobie margaryną i podsypiemy bułką tartą. Teraz podsypiemy sobie trochę bułki tartej, po to, aby nasze ciasto się nie przykleiło. Ja tutaj sobie ten nadmiar odsypię. I już do Was wracam. No i gotowe. Teraz przelewamy nasze ciasto do naszej blaszki. Jeżeli chcecie, możecie sobie nawet dodać troszeczkę przyprawy do piernika na sam koniec. Ja akurat chcę, aby to był taki typowy, zwyczajny murzynek. Gotowe. Piekarnik już mamy nagrzany, więc wstawiamy nasze ciasto do piekarnika i pieczemy na środkowym poziomie około 35-40 minut, w zależności od piekarnika. Musicie sobie sprawdzać. Już minęło. Ciasto już jest gotowe. Możecie sobie sprawdzić patyczkiem lub wykałaczką. Wbijamy. Jest suche, nic nie zostaje, więc jest idealny. Możecie zjeść sobie takie gotowe na ciepło z cukrem pudrem. Ja akurat dzisiaj przygotuję z polewą, więc pokażę Wam, jak jeszcze przygotowuję taką pyszną czekoladową polewę. Tak, do garnka wlejemy 60 ml mleka. Do tego dodamy 1 łyżkę kakao. I poczekamy teraz, żeby to mleko nam się ładnie zagotowało, ale tylko tak właśnie troszkę. Cały czas mieszamy, żeby kakao nam się rozpuściło. Jak mleko zacznie Wam się gotować, to wtedy dodajemy szybko czekoladę. Czekoladę to trzeba tak dodawać na oko, tak powiem. Wiadomo, że
Jak będzie za gęste, to wtedy będzie trzeba dolać mleka, a jak za rzadkie, to tej czekolady dodajemy no więcej. Już zaczęło nam się gotować, więc wyłączamy gaz, zdejmujemy spalnika i teraz dodamy sobie czekoladę. Ja tak na początek spróbuję dodać, przeszło pół paczki, to będzie gdzieś około 70 gram. Ja myślę, że taka właśnie konsystencja będzie odpowiednia. Najprzyjemniejsza część, czyli ozdobimy sobie nasze ciasto. Dodamy sobie naszą gotową polewę. Tak, wymieszamy ładnie. Jeżeli chcecie, możecie sobie ozdobić. Ja tutaj dzisiaj posypię sobie z brzegu orzeszkami. Myślę, że do czekoladowego ciasta idealnie będą pasować. I gotowe. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować i zapraszam już niedługo na kolejny filmik. Pozdrawiam i życzę smacznego. Cześć!